polemiki naukowe to nie jest ścieranie się poglądów w formie kłótni, to jest poważna dyskusja, której celem jest przybliżenie istoty rzeczy, a nie pokonanie przeciwnika. Naszym zamiarem będzie dążenie do tego, żeby w dyskusjach, które będziemy również Państwu pokazywać, tego typu przekonywanie się, używanie argumentów rzeczowych stało się naturalną formą, rodzajem tradycji. Będziemy chcieli przeciwstawiać się stereotypom, które są tak powszechne i które tak łatwo kształtują się poprzez media. Wszędzie tam, gdzie uznamy, że stereotypy zaczynają stawać się zagrożeniem, będziemy dążyli do tego, żeby pokazać, jakie to zagrożenie jest i w jaki sposób można się jemu przeciwstawić. Gdyby nie było od początku, to jest myśl świętego Tomasza Arystotelesa, duszy ludzkiej nie byłoby tych etapów, ani nawet żadnej działalności, prawda, tego, co później stanie się dorosłym człowiekiem. No to znaczy, że ona jest od pierwszej komórki. Od tak. pierwszej komórki. Ona tylko, sprawia. Tylko człowieka, czy każdego zwierzęcia? Tylko są różne dusze. Dusza ludzka jest rozumna, dusze zwierząt są tylko zmysłowe. I są ponadto wegetatywne, na przykład wegetatywne rośliny, a zwierzęta mają dusze zmysłowe, to znaczy jest aktywność władz zmysłowych, a więc takich, że się reaguje na to, co się widzi, słyszy. To jest za ubogi świat człowieka, jest jeszcze rozumienie, jest jeszcze intelekt, jest wola. To teraz jest pytanie, no właśnie do pana profesora. Czy to znaczy, że ta dusza ludzka, tego bardzo głęboko upośledzonego człowieka i dusza no wysoko zorganizowanego ssaka, nie człowieka, czy one różnią się w istotny sposób? W dalszym ciągu, po 30 kilku latach biologii molekularnej, znając sekwencję danego białka, czyli to, w jakie aminokwasy po sobie następują w łańcuchu polipeptydowym, my nie potrafimy, nikt na świecie nie potrafi powiedzieć, do czego to białko służy. Jest to jakaś straszna klęska dziedziny, którą reprezentuję. Nauka i rozwój uczy pokory. Im więcej wiemy, tym okazuje się, że jeszcze więcej trzeba poznać. Zacznę w dość wniosły sposób, mianowicie powiem, że naród, który nie posiada własnej historii nauki, historii kultury, to jest jak dom bez fundamentów. Profesor Suchodolski zawsze zwracał uwagę, że historia nauki nie może mieć charakteru antykwarycznego, że historia nauki musi służyć teraźniejszości i przyszłości, że te doświadczenia, które wynosimy studiując przeszłość, muszą nam pomagać w zrozumieniu teraźniejszości, a tym samym w budowaniu naszej przyszłości. Integralna historia nauki patrzy na historię nauki z bardzo różnych punktów widzenia, ale jednocześnie znajduje jakieś jedno kryterium. Więc na przykład, jeżeli paradygmatem w określonej epoce jest na przykład ewolucjonizm, to z punktu widzenia ewolucjonizmu można spojrzeć nie tylko na nauki przyrodnicze, na nauki biologiczne, ale również na nauki społeczne. W krajach zachodnioeuropejskich i na wschodzie Europy przez historię nauki rozumie się historię nauk ścisłych, matematyczno-fizycznych, historię nauk biologicznych i historię techniki. Natomiast historia nauk społecznych
nie wchodzi do tego zakresu. Tymczasem u nas profesor Suchodolski zwrócił uwagę, że na przykład w okresie zaborów, gdyby nie rozwijały się nauki społeczne i humanistyczne, takie jak językoznawstwo, gramatyka, literatura, piękna historia, to byśmy zatracili poczucie własnej tożsamości. Największym wyzwaniem dla psychologii to zgłębienie się i penetracja czegoś, co szumnie nazywa się tajemnicą świadomości. Od lat zajmują się tym matematycy, fizycy, cybernetycy, biologowie, filozofowie. Niestety nie ma jeszcze jakiegoś wspólnego mianownika, który mógłby zadowolić opinię publiczną stwierdzeniem: tak, wiemy, czym jest świadomość. Stwierdzenie, czy człowiek jest panem swojego losu, czyli w tym, co powiedziałem wcześniej, rozumieniu, czy człowiek jest panem swoich myśli, czy człowiek jest panem swoich emocji, czy człowiek jest panem swoich przeżyć, czy rzeczywiście decyzje, które podejmuje, są decyzjami racjonalnymi. Pewna grupa procesów, dawniej uznawana za procesy kontrolowane, czyli nad którymi nadzoruje nasza świadomość i nasza wola, tak naprawdę wychodzi poza jej kontrolę. Te procesy są nazywane procesami automatycznymi. Nie mamy nad nimi kontroli. To one nami zarządzają, mimo iż nam wydaje się, że jest odwrotnie. Dosłownie w ostatnich latach okazało się, że etap spowalniania wszechświata zakończył się, ten, który uprzednio zaobserwowano, a obecnie znajdujemy się w takiej dziwnej fazie, w której wszechświat przyspiesza. Co to oznacza? To oznacza, że oprócz grawitacji spowalniającej rozbieganie się galaktyk, istnieje we wszechświecie jakiś dziwny czynnik, który przeciwdziała grawitacji, niejako rozpycha galaktyki, rozpycha elementy wszechświata, zmuszając je do coraz szybszego rozbiegania się. O tym, co by to być mogło, nikt nie wie. To jest najgorętszy temat astrofizyki w tej chwili i ściśle związany, jak wiele innych tematów astrofizycznych, z fizyką cząstek elementarnych, z podstawami, na których jest zbudowana cała nasza fizyczna rzeczywistość. Temat planet, tak zwanych planet pozasłonecznych, jest gorącym tematem w astronomii też od jakiegoś czasu, więc począwszy od odkrycia profesora Wulszczana układu planetarnego przy pulsarze, przy takiej bardzo dziwnej gwieździe, a następnie od połowy lat 90. odkrywane są już układy planetarne wokół gwiazd, no powiedzmy, bardziej podobnych do Słońca. Myśmy spróbowali zastosować zupełnie inną metodę, to znaczy właśnie metodę fotometryczną. To znaczy nie prowadzimy obserwacji widmowych, nie szukamy przesunięć linii widmowych w widmie takiej gwiazdy, ale próbowaliśmy poszukać charakterystycznego zmniejszenia jasności od dalekiej gwiazdy. No, to pokazuje, na dole jest anonimowana krzywa zmian blasku, no, a na górze mamy tarczę gwiazdy i przed nią przechodzi ciemny obiekt, na przykład planetę. No i z tych kilkudziesięciu tysięcy gwiazd okazało się, że jest 40 kilka obiektów, w których krzywych blasku znaleźliśmy takie drobne osłabienia. Jest na wagę życia i śmierci u tych ludzi, to jest właśnie nieprzestrzeganie czasem elementarnych, czasem oczywiście bardziej skomplikowanych zasad higieny, dlatego że kwestia infekcji to jest z jednej strony obecność lub nie układu odpornościowego, ale nawet pod nieobecność układu odpornościowego infekcji nie będzie, jeśli nie będzie drobnoustroju. A drobnoustrój bierze się z brudu i z zaniedbanych zakażeń. U każdego z nas zachodzi miliard podziałów komórkowych na dobę. To jest miliard okazji, żeby był błąd, zdarzył się błąd i żeby z tego rozwinęła się białaczka. Dzieje się to tak naprawdę bardzo rzadko, bo
można w chwili obecnej powiedzieć, że co czwarty z nas umrze na nowotwór, czyli inaczej mówiąc 365 dni, 70 lat i tylko u co czwartego, mimo że tego jest miliard okazji dziennie, u czwartego z nas zdarzy się takie nieszczęście, że ta choroba się rozwinie. Człowiek zdrowszy ma większe szanse wtedy, kiedy choruje. Trzeba być bardzo zdrowym, żeby chorować. Jeżeli uznamy, że jesteśmy królem stworzenia, że to właśnie my decydujemy, mamy prawo decydować o tym, jakie życie nas otacza, bo to nie jest takie dla mnie oczywiste, że mamy prawo. Jeżeli mamy prawo w to życie ingerować, no to z naszego punktu widzenia będziemy na pewno ingerować w życie i roślin, i zwierząt. Na przykład ostatnia nowość, skonstruowano takie komary, które nie przenoszą malarii. To wspaniała cecha, prawda? Z malarią nie umiemy sobie poradzić, ale my jeszcze nie wiemy w pełni, co oznacza obecność takiego komara w środowisku. Biolodzy zdają sobie z tego sprawę i biolodzy, to właśnie biolodzy, już nauczeni doświadczeniem fizyków, zwrócili uwagę społeczności i społeczeństw całego świata, że ich badania, fascynujące, ciekawe, niosące wspaniałe perspektywy, mogą również być groźne. W naszych badaniach zajmujemy się między innymi analizą struktury i funkcjonowania enzymów. Enzymy to są takie biomolekuły, najczęściej białka, które sterują reakcjami biologicznymi, biochemicznymi zachodzącymi w komórkach żywych, w szczególności w całym naszym organizmie. Z punktu widzenia fizyki enzymy są takimi bardzo małymi molekularnymi maszynami. Zrozumienie funkcjonowania enzymów i możliwości ich również projektowania albo przeprojektowywania, tak aby pełniły swoje określone funkcje, jest tym czymś, do czego dążymy w naszych badaniach. To, co się dzieje w świecie nanotechnologii, to próba wykorzystania wiedzy biologicznej do projektowania bardzo małych, molekularnych maszyn tworzonych już specjalnie do wykonywania określonych czynności. Można sobie wyobrazić, że takie bardzo małe, molekularne maszyny stworzone przez człowieka będą na przykład wykorzystywane do transportu określonych związków chemicznych do określonych miejsc komórek, po to, żeby uzyskać na przykład jakiś maksymalny efekt farmakologiczny.